pomyśleliście, co wy własnych dzieci nie macie, nie macie dorastających dzieci. A ja też mam dorastające wnuki i wiem, co potrafią zrobić, co potrafi zrobić młodzież. A co wy, nie wiem dlaczego, zaraz, nie wiem dlaczego uważacie, że przyjdzie cała dzicz i będzie tylko rżnąć, kopać i szybyć. W tym miejscu lokalizacja jest naszym zdaniem nietrafiona. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie bursy szkolnej, schroniska PTSM-u, zespołu szkół technicznych, internatu szkół leśnych, zespołu szkół leśnych jest po prostu fatalna i o tym mówimy. Natomiast ośrodek jako taki trzeba się zastanowić, gdzie zlokalizować, jak i dlaczego zarząd nie podjął wysiłków, żeby być organem prowadzącym. Tylko jak gdyby wprowadza tutaj jakąś spółkę z Radomska, no to rodzi wątpliwości, pytania i chcielibyśmy dzisiaj je wyjaśnić. W Polsce istnieje 85 tego typu obiektów i one są zlokalizowane najczęściej w miejscowościach, w centrum czy na obrzeżach, ale w dużych, mniejszych miejscowościach i żadnych nie ma danych na ten temat, które by świadczyły, że obecność tego ośrodka negatywnie wpływa na otoczenie. Jestem przeciw temu. Mieszkam niedaleko. Ja się boję tego wszystkiego. Panie, ja nie chcę tu nikogo. Ja chcę mieć spokój. Ja kupiłam tą działkę, ja się tu wybudowałam i chcę spokojnie ten. Czego tu nie można zrobić, jak nie mają co zrobić oddział palatywny? Dlaczego chcecie nam tutaj coś takiego zafundować? Niech każdy, kto nas przekonuje, że to są biedne dzieci, odpowie sobie na pytanie, czy jeżeli to taki ośrodek miałby powstać w okolicy, gdzie mieszkacie, czy też bylibyście za tym ośrodkiem? Czy też wtedy bylibyście tacy tolerancyjni, gdyby pan miał mieć za płotem coś takiego? Kupiłem działkę dla córki tutaj tuż za warsztatami szkolnymi. Tuż jest może 5 metrów tylko granicy. I teraz córka ma się wybudować, mamy jej przekazać tą działkę, żeby się córka wybudowała, młoda kobieta, która przykładowo haruje gdzieś tam za granicą, żeby tutaj wybudować dom i w takim środowisku się znaleźć. Nie wiem, jak to córce teraz powiedzieć. Zarząd powiatu leskiego powinien reprezentować mieszkańców w pierwszej kolejności, a nie spółkę cywilną z Radomska. Dzisiejsza sytuacja, jak wiemy, jaka jest sytuacja finansowa powiatu, że jest trudna, to dlaczego dajemy dobry koncept, gdzie mamy budynek, gdzie można było ten budynek, myśmy byli przeciwni temu, żeby ten budynek sprzedać. Dzisiaj zawsze będziemy mówić, ja to mówię, że trzeba być frajerem, żeby sprzedać budynek w centrum miasta za grosze na byle co. Ten budynek ma służyć społeczeństwu, a jeśli nie społeczeństwu z tego terenu, to powiatowi i tak dalej. A nie my pozbędziemy się, przejemy na kredyty, nic nie będzie. Zapomnieją, że taka była szkoda. My mamy do sprzedania budynek. Ten budynek, jeśli go nie sprzedamy, nie zagospodarujemy, będzie stał pusty i będziemy ponosili koszty jego utrzymania. Jeśli go zagospodarujemy, wydzierżawimy, później sprzedamy, bo firma taką deklarację złożyła, że jeśli uruchomi ten ośrodek, wystąpi o wykup, to dodatkowo będziemy, oprócz, że będziemy mieli środki, jeszcze dodatkowo będzie możliwość zatrudnienia około 30 osób z terenu powiatu w tejże firmie. Gdyby zarząd nie trzymał wszystkiego pod kloszem powiatu leskiego, gdyby pan starosta zechciał rozmawiać i z radnymi, bo my jako radni dowiedzieliśmy się o całej sprawie tak naprawdę od mieszkańców i to też jest sytuacja absurdalna, w której rada nie jest informowana o decyzjach zarządu. Mieszkańcy też do końca nie wiedzieli. Gdyby ta polityka informacyjna była inna, być może już dzisiaj bylibyśmy na etapie właśnie rozwiązywania problemów, szukania alternatywnej lokalizacji i funkcjonowania tego ośrodka. Zarząd do ostatniej chwili trzymał to wszystko pod kloszem i dopiero w momencie, jak złożyliśmy te 1500 podpisów zebrane w kilka dni, kiedy złożyliśmy wniosek o nadzwyczajną sesję, dopiero wtedy zareagował. To trochę późno. Te konsultacje dzisiejsze społeczne są mocno wymuszone przez ludzi. Decyzja należy co do zamiaru tworzenia cały czas jest po stronie firmy, która ten akces złożyła. A my ewentualnie mamy do rozstrzygnięcia, czy chcemy wydzierżawić obiekt i go racjonalnie zagospodarować, czy nie. Tu w rejonie nie. Ja mam w swoim rejonie, mam nadzieję, że doprowadzę do końca to, co tu wcześniej kiedyś powiedziałem, że ten budynek, który tam ktoś się stara o zwrot, niemniej jednak z tą osobą też rozmawiałem i też jest zainteresowana, żeby tam taki ośrodek powstał, nawet jeżeli on to odzyska, a myślę, że tam u siebie. No troszeczkę tu jestem taki zdziwiony. Powiem pani, że ja w życiu nie uczestniczyłem w czymś takim
i trochę dziwnie się czuję.